rozładować natężenie, to trzeba albo zmniejszyć ruch w centrum miasta, albo zwiększyć ilość ulic, gdzie technicznie w centrum miasta to jest niemożliwe, oprócz tego, co wybudowaliśmy, albo zrobić strefy płatnego parkowania, gdzie tu był największy problem z tym, bo też nie byliśmy za tym przekonani. Napięcie czy nacisk na nas był tak duży, żebyśmy wprowadzili te strefy płatnego parkowania. Z drugiej strony też w studiach wykonalności zobowiązaliśmy się, że w centrum, jakby aplikowaliśmy o środki, będzie też płatne parkowanie. Jakie są przepływy? Miasto miesięcznie około średnio z płatnego parkowania ma dochody 30 tysięcy. Ale teraz powiedzcie mi, wracam do marchewki. Jeżeli ktoś jedzie autem po marchewkę, tak, to za marchewkę kupuje się 5 czy 10 minut, płaci złotówkę. Jeżeli będzie dłużej, a używa M-mobile, to płaci wtedy za proporcjonalnie i wtedy nie jest to złotówka. Klienci targowiska nie używają takich nowoczesnych technologii. To by się pani zdziwiła i proszę tak nie uważać, że klienci targowiska są jakoś gorszymi osobami, które absolutnie nie znają się na technice. Absolutnie nikt tak nie powiedział, że są gorszymi mają osobami. Na pewno telefony. Powiedziałam tylko, że nie używają nowoczesnych technologii. Używają nowoczesne technologie, to dlatego mówię, że zdziwiłaby się pani, bo mam kontakt z nimi na bieżąco, wiem jakimi sprzętem się posługują. Ja obsługuję około 2,5-3 tysięcy mieszkańców Tomaszowa rocznie, bo mniej więcej tylu porad udzielam. Powiem szczerze, że 80% z tych klientów, którzy do mnie trafiają, nie posługuje się nowoczesnymi technologiami. Stąd moje domniemanie, że klienci również nie posługują się w 80% tymi nowoczesnymi technologiami. Może byśmy przerzucili 80 do 20 tylko w drugą stronę, ale to jest takie nasze dywagacje. Nie, jeśli chodzi o tak zwane sytuacje wyjątkowe i spróbuję pana prezydenta postawić w takiej sytuacji wyjątkowej, gdzie załóżmy jest pan tutaj, niech to będzie wizyta u dentysty, jest pan na fotelu i nie przewidział pan, że ta wizyta niestety się przedłuży i wykupiony czas, który sobie tam pan zarezerwował, niestety się wydłuża. Jak reagować w takich sytuacjach, bo kontroler, który się pojawi, najprawdopodobniej zostawi karteczkę z informacją, że ten czas został przekroczony. Ja sobie poradzę, bo ja mam aplikację i siedząc na fotelu przedłużam sobie parkowanie. Ale jako zwykły tomaszowianin, który... Zwykły tomaszowianin też ma taką możliwość. A jeżeli nie, to proszę Państwa, no nie ukrywajmy, jeżeli gdzieś idziemy, za dany czas musimy zapłacić. Czy to będzie Tomaszów, czy jest Łódź, nikt nie pyta, czy ja byłem dentysty, czy ja byłem u lekarza. Muszę zapłacić za czas i muszę brać pod uwagę długość czasu, jaki potrzebny jest na daną usługę. Ile ich było od początku? Ja powiem, około 4 tysięcy, jeżeli chodzi o miasto. Nie ale wiem, jak jest powiedział. Mówimy o anulowanych to nie powiem. To nie powiem. Z wszystkich wezwań, które przyszły do nas. Ja pytam o te wezwania, które są, tak jak sama byłam świadkiem. Tak, oczywiście i anulowane, tak jak pani powiedziała, od ręki w momencie, kiedy klient wykazuje się ważnym biletem. To jest 15, 20, 25, zależy od dnia. Dziennie. Tak, a więc 15-20 osób dziennie. Fatyguje się do Państwa. Niepotrzebnie, tak? Proszę Pani, nie powiedziałabym, że niepotrzebnie. Czy zarządca drogi w takim wypadku nie narusza dyscypliny finansów publicznych? Prezydent miasta jako zarządca drogi ma możliwość umorzenia takiego. Z czego to wynika? Bo nie z uchwały. Przepisów ogólnych. Jakich przepisów ogólnych? Dotyczące... Ja chętnie na takie przepisy ogólne bym się powołała. Jakie reklamacje rozpatrujemy? Albo ktoś miał bilet, wykupił i z jakichś powodów nie pokazał tego biletu i to go ma. Tak. A i to wtedy jest uwzględniana, albo nie wykupił biletu i nie ma podstawy do uwzględnienia reklamacji. Bo tutaj chciałabym troszeczkę podpytać o statystykę, bo pani mówiła, że takich sytuacji, kiedy te opłaty są anulowane, jest około 15-20 dziennie i one nie są wliczane w skład tych reklamacji, które są wnoszone na piśmie, tak? Czyli te 15-20 dziennie to nie jest procedura reklamacyjna według Państwa. Spokojniejsze, kiedy tych reklamacji jest mniej. Ja nie jestem Pani w stanie podać liczby reklamacji, które są anulowane.
kiedy faktycznie kontroler widzi tą osobę, która stoi, tak, na przykład czeka w 2-3-osobowej kolejce do wniesienia opłaty, a pomimo tego wkłada ten mandat, czy też tą opłatę specjalną wypisuje i wkłada za szybę. Czy takich sytuacji można by było uniknąć, no skoro i tak one są rozpatrywane pozytywnie później? Jest przejezdność, jest tak? Przejezdność. Mhm. Jest po tej zdartej nawierzchni i można tam jeszcze dodatkowo parkować, w związku z tym przejezdność przez tą ulicę jest żadna. Ale tak się składa, że nie ma korków i mieszkańcy przejeżdżają i parkują. No i jak to jest, panie rzecznik? Ja rozumiem, jest że tak, są utrudnienia, że jest ale... utrudnienie jest... bardzo duże, dlatego że, panie prezydencie, ja proponuję panu, żeby pan... tą limuzyną, którą się pan porusza, przejechał się przez ulicę Żwirki w momencie, kiedy po lewej stronie stoją pojazdy, które są zaparkowane i myślę, że tak samo będzie na ulicy Szkolnej, takie same będą utrudnienia, chociaż Szkolna jest troszeczkę szersza, nie wjeżdżając na przykład i nie obcierając sobie o krawężnik, który jest znacznie wyżej koła. Proponuję, ja myślę, bardzo wolno, bardzo bez wolno, problemu przejadę, bardzo wolno, może się to panu uda, jeżeli nie wpadnie pan w dziurę, która jest pod kołem, na przykład na wysokości... To odwrotnie zapytam. Środka czego pani ulicy oczekuje, Żwirki? Żeby nie było płatnego parkowania?